Druk numer 4 na CD, pan Wojciech Janowski. 3A. 3A, bardzo przepraszam. Nie ma pani przewodniczący. W sprawie lokalizacji szlaku sterujących na ulicy Starowiejskiej 29. Krzysztof Blachar prosił, żeby te szafy trwały na Starowiejskiej. Chciał pan to, proszę państwa, oprócz pana Krzysztofa Barona, ktoś chce mieć przed ten druk przed sobą jeszcze? Nie, to bardzo proszę panie Krzysztofa. Paragraf pierwszy. Wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o zmianie lokalizacji szaf sterujących budynkiem ulicy Starowiejskiej 29, klatka druga, inne miejsce lub na montaż szaf w piwnicy budynku ulicy Starowiejskiej 29, klatka druga. Nawiasie wspólnoty lokatorska wyraża paragraf drugi uzasadnienie jest integralną częścią uchwały. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie na wniosek lokator kamienicy ulicy Starowiejskiej 29 klatka druga rada wnosi do zarządu infrastruktury komunalnej i transportu zmiany, dwa razy zmianę prosił o skreślenie to na szybkość napisali lokalizacji szef sterujących przed budynkiem, które wydzielają promieniowanie elektromagnetyczne, jak również pecą swoim wyglądem, oklejone różnymi ulotkami, co narusza estetykę ulicy. Również trzeba nadmienić, że wyżej wymienione szafy stanowią po szarych miejskich, co stwarza zagrożenie sanitarne. Ja dodam tak, że pani przyszła, jedna z mieszkanek z pismem, gdzie pierwotnie zwracała się do zeszytu z prośbą o to, gdzie przedstawiła również badania lekarskie od neurologa swoich dzieci, które cierpią na notoryczny ból głowy od tych szaf, a jest tu są zdjęcia u pani Basi, można zobaczyć jak to wygląda. Jest to lokalizacja od parapetu 20 cm. Te szaby przylegają do jedynego pokoju, w którym córki z tych państwa tam mieszkają. Nie mogą się ani uczyć, ani pracować, spać, no bo ból głowy non stop. No, a przy tym ubiegają wydzielane wyziewy od 22 potrzeb fizjologicznych, uryny. No, stwarza takie, że powyle ani może ani lata mogłyby otworzyć okna. W związku z tym, a powiem tak, że pan dyrektor Olewicz oczywiście odpisał państwu na ich prośbę, w załączeniu jest również dokumentacja tego pisma pana dyrektora, że szafa sterująca na zwrotni z tramwajowych działa tylko 2 sekundy, więc nie ma zagrożenia, a przede wszystkim stoi w pasie ruchu drogowym, więc nie widzi potrzeby zmian. Tak dostali ci państwo ze Starobyśmiech 29 potraktowani. Prosiłbym państwa, powiem tak, że jeżeli przegłosujemy, będzie to ten uchwała, to nawet osobiście się z tą uchwałą tam do prezydenta, żeby na dyrektorze Olewiczu wymóc to, żeby to zostało wykonane. Dziękuję bardzo. Ja się tylko cieszę, że mieszkańcy wspólnoty chcą przyjąć promieniowanie na siebie, a uwolnić przechodniów. Znaczy, no, jak pójdzie to do piwnicy, panie przewodniczący, to można założyć ekrany, jest grube, są mury, więc to nie będzie tak przechodziło jak stojące wprost bezpośrednio z jednym. A ja mam pytanie, czy to musi być dostęp z ulicy, czy może to być w piwnicy? Może. To jest są takie przypadki, żeby szafy były w piwnicy? Tak. W terenie miasta? Tak. Poza tym są budowane w podziemia, normalnie w chodniku są budowane. Bo to są tylko do zmiany zwrotnicy prądowej, przechodzi sygnał i przerzuca zwrotnicę na skrzyżowanie. Tak, ma jeszcze pytania w sprawie tego projektu? Nie, to proszę to przegłosować, proszę państwa, i zawsze jeszcze. Ani. Dejta. 18 osób jest zaprzeciw. Proszę państwa, jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzyma. Nie widzę. 18 zaprzeciw, 0 przeciwniosów, 0, 4, 2, 1, 2, 9.